Już w najbliższą niedzielę 20 czerwca będzie mieć miejsce kolejna rodzinna rowerowa pielgrzymka. Jej celem jest uczczenie postaci świętego Jana Pawła II, a udział w wyprawie może wziąć każdy chętny. Sama uroczystość we mszy papieskiej przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu, wielkie przeżycie, ale też obok tego mamy promowanie bezpiecznego trybu życia, mamy promowanie bezpiecznego korzystania z rowerów, zabezpieczeń odpowiednich, kasków, o właśnie przypominam o kaskach, ale również sami troszczymy się o uczestników, którzy są właśnie przez nas ubezpieczeni. Miejscem startu będzie parking przy ruinach Baszty Kowalskiej w Nowym Sączu. Część pielgrzymów wyruszy spod kościoła Jana Pawła II przy ulicy Batalionów Chłopskich i dołączy do grupy oczekującej na parkingu. Zanim pielgrzymi wyruszą stąd w dalszą drogę, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji zapozna uczestników z zasadami bezpieczeństwa na drodze i ścieżkach rowerowych. Rowerowa pielgrzymka wyruszy o godzinie 9:00, przemierzą wspólnie trasę liczącą około 12 km. Metą jest ołtarz papieski w Starym Sączu, a tutaj o godzinie 11:00 rozpocznie się uroczysta msza święta z okazji diecezjalnego święta rodziny. Wstępna grupa, kto jest bliżej osiedla Suarskiego, o 7:50 przy parafii Jana Pawła II odbędzie się poświęcenie tej grupy pierwszej wstępnej udającej się na tę pielgrzymkę przez księdza proboszcza Zbigniewa Biernata. Uczestnikiem pielgrzymki może być każdy, wystarczy spełnić kilka warunków i wpisać się na listę przygotowaną przez organizatorów. Będzie ona tworzona na miejscu startu. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą podróżować z rodzicem lub opiekunem prawnym. O godzinie 11:00 odbędzie się msza, który będzie przewodniczył przy ołtarzu papieskim ordynariusz waszej decyzji tarnowskiej biskup Andrzej Jerz, który będzie się modlił właśnie za rodziny sądeckie, za cyklistów. Każdy uczestnik pielgrzymki będzie także objęty ubezpieczeniem. Ubezpieczenie jest tylko i wyłącznie na trasie przejazdu od zamku, od ruin zamku do ołtarza papieskiego, jako że pielgrzymka ma właśnie takie zadanie, aby w jednym kierunku jedziemy, szanowni państwo, potem zostawiamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w przygotowanych tam piknikach i tak dalej. W związku z powyższym drogę powrotną każdy uczestnik bierze na swoją odpowiedzialność już powrót do miasta Nowego Sącza czy do innych miejscowości. Rowerowych pielgrzymów poprowadzi ksiądz Damian Migacz, duszpasterz kierowców diecezji tarnowskiej. Organizatorami imprezy są także Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi i Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego.